Czy warto debatować w sytuacji, kiedy nikt nikogo nie przekona, w sytuacji, kiedy poglądy mamy już ugruntowane i ich na pewno nie zmienimy? Po co więc rozmawiać? A no choćby po to, żeby udowodnić, że dotychczas żyliśmy w Matrixie, oszukiwano nas. A teraz, teraz już wszystko będzie inaczej. Posłuchajcie dlaczego. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl. Twój portal z ofertami pracy. Jako dziennikarz z 30-letnim stażem wiem, co należałoby zrobić, żeby podbić oglądalność takiej debaty. Pomysł jest prosty i nazwijmy to metodą na Palikota. Otóż opatentowała to kiedyś telewizja TVN, która wsławiła się tym, że żeby podnieść oglądalność, zawsze zapraszała do studia Janusza Palikota naówczas najbardziej głośnego skandalistę w polskim Sejmie. Poseł Palikot nigdy nie zawodził. A to kogoś obraził soczystym sformułowaniem, a to na kogoś nawrzeszczał, a to wreszcie, jak występował solo, Przyniósł świński ryj na tace. Co robiła telewizja? Biła brawo, piszczała z uciechy, nareszcie świński ryj, wreszcie będziemy mieli zasięgi. I tak byliśmy wychowywani przez lata. Jaki to ma związek z aborcją? Ach, słuchajcie, ileż to podobnych rozmów o aborcji podobnych wydawałoby się, bo o aborcji już widzieliśmy. Wszystkie wyglądały przecież identycznie. Jako dziennikarz mogę wam powiedzieć, jak to się robi. Otóż zapraszamy klechę, najlepiej jakiegoś tępego. I obok niego młodą, wojowniczą feministkę. Następnie napuszczamy ich do siebie, na siebie, przepraszam. Oni się na siebie wydzierają. Jeśli feministka jest krewka, to zacznie oblewać go wodą. Jeśli klecha jest wystarczająco tępy i agresywny, zacznie mówić, że to jest bezbożnica. A my w tym czasie, jako dziennikarz prowadzący, zajadamy popcorn, zacieramy łapki i cieszymy się, że oglądalność rośnie. Oczywiście można ten wariant multiplikować. Mogą być dwie feministki, a do klechy dodamy jeszcze jakiegoś starego działacza katolickiego, który co prawda nie wie o czym mówi, ale klepi jakieś pierdoły. I wszyscy są ucieszeni. Jaka jest wartość takich debat, których w końcu było setki? Ano taka, że po pierwsze się odbyły, a po drugie, ha, jaka to oglądalność. No, nikt się tak widowiskowo nie kłóci niż politycy, którzy się biorą za łby i rozprawiają aborcji. Sześciu facetów. Wszyscy sobie dają popysku. Cudo. Tak wyglądała dyskusja aborcji przez. Ostatnie 30 lat w Polsce. Naprawdę tak to wyglądało, i jeśli ktoś naprawdę mi nie wierzy, to niech sobie zrobi kwerendę, niech sobie popatrzy, niech sobie wygoogla. I ja wiem, jak to należałoby zrobić, ale pomysł był nieco inny. Mówiłem o doborze gości, ale przecież to nie tylko dobór gości. Takie dyskusje o aborcji zawsze wymagały też tego, by rozpalić Wasze emocje, byście oglądali i nienawidzili, byście oglądali i bili brawo. Więc brało się takiego delikwenta na przykład, delikwenta, z, który jest absolutnym zwolennikiem legalizacji aborcji. Taką delikwentkę zazwyczaj, niech to będzie nasza taka w cudzysłowie feministka, taki archetyp feministki, która mówi, tak, tak, nic innego nie robić, tylko się skrobać. No więc bierzemy taką Martę Lempart, no i mówimy jej, jak to, jak to, ty niewrażliwa istoto, ty chcesz zabić przyszłego Betowena. Strzał na Beethovena jest bardzo dobry, bo Betowen to syn alkoholika, który normalnie nie miałby prawa się urodzić, gdyby to były dzisiejsze czasy, bo byśmy go przecież wyskrobali, prawda? wyskrobalibyśmy Beethovena i on nie napisałby tych wspaniałych symfonii, sonat i paru innych rzeczy. Znakomite, znakomite. Jest jeszcze paru innych kompozytorów, którzy urodzili się w wielodzietnych rodzinach i można to wtedy podmieniać. I wtedy rzucamy w oczy tej zwolennicy zaborcy, pani nie chce, by urodził się geniusz, który mógłby wynaleźć lek na raka. A tu ludzie cierpią, dzieci umierają na raka. I pani nie chce, żeby się urodził ten geniusz, pani chce zabić dla wygody. Świetny argument. Świetny, fantastyczny argument. Mówię, że świetny, w końcu tyle razy stosowany. No, ci dziennikarze nie, mo nie mogą się mylić. Ale jeśli mamy na przykład przeciwko sobie takiego twardego. Zwolennika zakazu aborcji, bo on zawsze za życiem. No to mu jedziemy, jedziemy mu o tej biednej, trzynastoletniej, zgwałconej dziewczynce. I mówimy, ty człowieku bez serca, jak możesz, jak możesz kazać temu dziecku rodzić kolejne dziecko? Ono zostało skrzywdzone, jej rodzice zostali zamordowani, matkę na jej oczach zabito. Nikt tej dziewczynce biednej, trzynastoletniej nie pomoże, a ty jej jeszcze każesz rodzić to dziecko, jaką ty traumę gotujesz i temu dziecku, i tej matce, i wszystkim. Słuchajcie, ja już się nasłuchałem, tylu tych rozmów, znam to na pamięć. Ja znam te chwyty, ty znasz te chwyty, marnujemy czas. Jak powiedział klasek, można sobie wygooglać, który klasek to francuski poeta. W każdym razie całkowicie świadomie, w kanale zero postanowiliśmy odejść od tego pomysłu. Odejść od niego, bo wierzyliśmy w coś, hmm, na co nie mieliśmy dowodów, ale tak chcieliśmy, żeby tak się stało, że można o tym porozmawiać normalnie. Bez obrzucania się wyzwiskami, bez przekrzykiwania się, bez oblewania się wodą. Wiecie, ja siedziałem w środku. Ja mogłem tą wodą oberwać. Jakby się panie postanowiły poobrzucać szklankami, wodą, wyzwiskami. Było inaczej. Ale to za moment. Ta nasza debata pokazała, że dotychczas żyliśmy w absolutnym matriksie. Że to, co nam przedstawiano jako wzór debaty o aborcji, było karykaturą. Że to u nas nagle okazało się, że ludzie. Nie rezygnując ze swoich poglądów, mogą o tym normalnie porozmawiać. Tak to prawda. Nikt nikogo nie przekonał. Ostatecznie nie stało się tak, że panie z jednej strony zamieniły się miejscami, że ktoś nagle odmienił swój pogląd. Nie. Aborty jest takim tematem, który oprócz emocji wywołuje wiele dyskusji, i w związku z tym ludzie zwykle mają już na, na, na ten temat ugruntowane zdanie. I choćby tutaj przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i przeczytał tysiąc książek, to państwa mojego, naszych gości, zdania nie zmieni, prawda? Ale przynajmniej, przynajmniej usłyszymy argumenty. No i coś innego, coś, co się w Polsce podkreślam, bardzo rzadko zdarza. Zobaczymy, że można ze sobą gadać, jak ludzie. Mówię o tym. Dlatego, że w naszej debacie to było bardzo dla mnie dojmujące, że zaprosiliśmy cztery osoby, cztery panie. I tu właśnie też yy, pewna uwaga. Ja powiedziałem to na samym początku, na samym wstępie, pozwolicie państwo, że powtórzę i teraz. To nie tak, że ja uważam, że aborcja to sprawa kobiet. Nie, aborcja to nie jest sprawa tylko kobiet. Aborcja to nie jest również sprawa tylko mężczyzn, ani tylko posłów. To jest sprawa obywateli, bo ona nas wszystkich angażuje. To nie oznacza, że mamy o niej rozstrzygać w referendum. Ja w ogóle o tym teraz nie mówię. Mówię tylko o tym, że zaprosiliśmy kobiety, bo były fachowcami. No tak, ja wiem, że to brzmi tak, jakbyśmy chcieli odrzucić te zarzuty, że u nas sami faceci. No nie, tak się złożyło, że jak rozmawialiśmy o CPK, to zaprosiliśmy facetów, bo oni akurat się tym głównie zajmowali. Ale kiedy. Chciałem rozmawiać o aborcji, to bez trudu przyszło mi do głowy z jednej strony Anna Maria Żukowska, jako posłanka Lewicy, która o aborcji bardzo często mówi, jest prawniczką, jest szefową Klubu Lewicy, no któż jak nie ona, jeśli mówimy o polityce, a z drugiej strony posłanka PiS była minister zdrowia, pani Katarzyna Sujka. No, jeżeli mamy dyskutować. O tym, że również to Sejm będzie podejmował decyzję. Mówię również, bo nie wiadomo, czy tylko Sejm, może prezydent, a może nikt po prostu i ta sprawa ugrzęźnie w komisjach, nieważne w tej chwili. To mamy te dwa głosy. Zaprosiliśmy też dwie lekarki, i tu nie udawaliśmy, że lekarz będzie ekspertem zupełnie bezstronnym. Ponieważ w sprawie aborcji, jak już mówiłem, każdy ma swój pogląd. To jedna z tych pani od razu powiedziała, że ona tak jest, pani doktor Anna Orawiec, że tak, ona jest zwolenniczką legalizacji aborcji. A pani profesor Ewa Dmogleislerska powiedziała, że nie, ona je, nie jest zwolenniczką legalizacji aborcji, ona jest za tym, żeby chronić ludzkie życie. Ale wiecie, co było najbardziej niesamowite, że podczas tej dyskusji okazało się, że panie się słuchają. One się naprawdę słuchały. Odnosiły się do swoich argumentów i to odnosiły się rany boskie, niebywałe. Odnosiły się z szacunkiem. No takie cuda. A jednak sprawdźcie, jeśli nie wierzycie. Odnosiły się z szacunkiem, co było widać. Hm. To było nawet dość śmieszne. No bo, po pierwsze, nagle się okazało, że ta debata okazała się bardzo medyczna, zrobiła nam się bardzo medyczna, bo nawet polityk okazał się być lekarzem. No, rzeczywiście Katarzyna Sujka, oprócz tego, że jest posłanką PIS i byłym ministrem, panią minister zdrowia i z wykształcenia leśnikiem, to przede wszystkim jest również z wykształcenia lekarką, praktykującą lekarką, internistką. No więc medyczny punkt widzenia powodował, że nawet przeciwniczki aborcji, zwolenniczki tego, by ratować ludzkie życie, czyli... Katarzyna Sujka i profesor Ewa dmoch Geislerska. Otóż nawet te dwie panie hmm, bardzo wsłuchiwały się w to, co mówią ich przeciwniczki i ważyły swoje racje. Na pytanie, co zrobić na przykład w przypadku dziecku, dziecka poczętego w wyniku przestępstwa, obie zamiast gotowych formułek każdy polityk sprawdzony w boju od razu, by powiedział, co on o tym myśli. One powiedziały, że one mają więcej wątpliwości niż odpowiedzi. I wiecie co? To było fajne, bo to było ludzkie. To pokazało, że zamiast przekrzykiwać się i wygłaszać te swoje komunały, one myślą. Anna Maria Żukowska, wbrew temu. Czego się być może niektórzy spodziewali. Nie opowiadała jakichś kocopałów o tym, że faceci będą rodzić dzieci i że już rodzą. Tylko też chciała się czegoś dowiedzieć, chciała poznać argumenty przeciwników. To naprawdę było fajne. Największe emocje jednak wywołała pani doktor Anna Orawiec. Zaczęła od porównania, które później wielu jej wypominało o tym, że. Usunięcie ciąży to nic takiego. To jest tak samo trudne jak usunięcie zęba mądrości. Jeżeli pacjentka zdecyduje się na wykonanie aborcji do 12 tygodnia, jest to na tyle bezpieczna procedura, bezpieczniejsza niż wyrywanie zębów mądrości. Także tutaj kwestia tego, czy kontynuujemy ciąży, czy nie, powinno zależeć od, od osoby, która jest w ciąży. Wiecie, ja nie jestem lekarzem. Ja nie wiem, jak jest. I nie będę pani y, doktor Orawiec poprawiał. Może rzeczywiście, to jest prosta. Ale język, jakiego użyła, jest jednak no, budzący sprzeciw, budzący sprzeciw bardzo wielu ludzi. Dlaczego? Dlatego, że nie rozmawiamy o, o takim zwyczajnym zabiegu, jak kosmetyczny zabieg dokonania. Wykonania sobie tatuażu czy odsysania tłuszczu. Mówimy o czymś, co dla bardzo wielu ludzi jest wręcz zbrodnią, jest zabiciem dziecka, a dla innych bardzo trudną decyzją bardzo trudną, niosącą za sobą bardzo wielki ciężar gatunkowy. I nie mówię o ciężarze medycznym, bo jak podkreślam, na tym się nie znam, ale przecież wiem, z wielu, nie tylko lektur, ale rozmów i z tego, co obserwuję i wy też wiecie, że o aborcji no niepodobna mówić tak lekko. To nie jest to tak po prostu drobiazg. To nie jest usuwanie zęba. I ja nie twierdzę, że pani doktor Orawiec miała tu złe intencje, tylko to porównanie było nieszczęśliwe, ale to jeszcze nie koniec. Bo pani doktor Orawiec Postanowiła to poprawić, postanowiła, hmm, postanowiła to dobić argumentem o pasożytach. Z punktu widzenia biologii, pasożytnictwo to jest sytuacja, w której jedna os jeden organizm zabiera od drugiego i nie daje nic w zamian. No i ciąża w pewien sposób jest takim, taką sytuacją, ponieważ płód. Nie odżywia w żaden sposób y, kobiety, więc no, jest pasożytem. Y, ale większość kobiet jednak na to pasożytnictwo się decyduje i jest szczęśliwe z tego pasożyta, który jest w środku. Wiecie, porównanie dziecka rozwijającego się w, w, w ciele matki, w łonie matki, jak mówią jedni w brzuchu matki, jak powiedzą inni, do pasożyta, do organizmu, który matkę niszczy, wyjada i. i, i i ta matka jest narażona na śmierć, no nie. To nie jest ten język. Słuchajcie, to doprowadziło do tego, że nawet siedzące tu najbardziej skrajnie po lewej stronie, Anna Maria Żukowska zaczęła protestować, mówi, że a może byśmy jednak porozmawiali o miłości, bo tam miłość jest nie od rzeczy, że czasami dzieci biorą się z miłości. I że to niekoniecznie musi być pasożyt. No właśnie, jeśli ktoś z oglądających mnie ma dzieci, to pewnie nie myśli o nich jako o pasożytach. Zresztą ja wiem, że doktor Orawiec o swojej córce też nie myśli jako pasożycie. Ja mam swoją teorię, dlaczego te słowa padły. Otóż jeszcze przed rozmową okazało się, że na wieści o tym, kto został zaproszony, te środowiska najbardziej proaborcyjne e, zawyły. Doktor Anna Orawiec jest ich zdaniem, szonem. Jest zbyt lajtowa. Ona powinna być twardsza. Zamiast niej trzeba wziąć kogoś, kto tym katolom spuścił łomot. Kto pokaże, gdzie pieprz rośnie. I pani doktor Orawiec o tym wiedziała. Moim zdaniem, to jest oczywiście moja teoria, ona się tego przestraszyła. Przestraszyła się, że jej własne środowisko ją wyklnie. Nie dlatego, że to środowisko jej płaci. Nie o tym w ogóle mówię. Tylko po prostu, wiecie, to, to nie jest fajnie być później obrażanym przez swoich, zwłaszcza jeśli nie znajdzie się wsparcia u innych. Nie każdy lubi obrywać z jednej i z drugiej strony. I stąd moim zdaniem e, takie podejście to może ja się troszkę uskrajnie i usztywnię. Średnio jej to pasowało, bo tak na ile zdążyłem Panią doktor poznać, to jest bardzo miła osoba, bardzo otwarta i myślę, że to dobra lekarka, która mówi o tym wszystkim empatycznie, ale na użytek debatu postanowiła zamienić język empatii na język no jakiś słabych trochę, co tu gadać, słabych sloganów. W związku z tym, tak jak mówię, nikt nie był w tej debacie, nikt z gości, taki, jak się wydawało, że jest. To przypomnijmy pokrótce, kto tu wystąpił. Mieliśmy więc, jak mówiłem, jak wspominałem na początku, dwie panie doktor, pani profesor Ewa Dmok-Geislerska i pani doktor Anna Orawiec. O pani doktor Orawiec wiele mówiłem. A pani profesor Ewa Dmok-Geislerska to było zaskoczenie dla bardzo wielu ludzi. No bo, tak jak prosiła, i tak jak jest w istocie, tę wieloletnią wykładowczynię Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i panią kierownik oddziału e, ginekologiczno-położniczego w Dużym Szpitalu, podpisaliśmy jako członkinie Rady Naukowej Instytutu Ordo Juris. Ordo Juris to brzmi jak zlot talibów, to brzmi jak banda tępych patafianów, którzy będą okładali różańcem. Albo krucyfiksem wszystkich, którzy myślą inaczej. No i cóż za zaskoczenie, pani profesor, nie tylko taka nie była, nie tylko była miła i grzeczna, nie tylko wspomniała, że tak ma na swoim koncie i na swoim sumieniu wiele dokonanych aborcji, bo zawsze można powiedzieć, że zmieniła zdanie, nawróciła się, etc., ale też okazała się być osobą, która słucha która naprawdę, mam wrażenie, chce pacjentom, pacjentkom pomóc. I zamiast gotowych recept, o czym też już wspominałem, ma wiele wątpliwości. To samo było z panią poseł Katarzyną Sujką. No wiecie, jak wygląda standardowy poseł PiSu. Co ja wam będę tłumaczył? No oglądaliście się ich przez 8 lat, a jak komu mało, to niech sobie jeszcze poogląda. Przyjdzie... I z dystynkcją w rozumowaniu Nikity Chruszczowa, dobrze, że nie wali butem, będzie nam tłuk do łbów, żeśmy są kpy, bo powinniśmy kochać PiS i wszystko tak jak PiS, to jest najmądrzej. No otóż okazało się, cóż za zdumienie, że pani Katarzyna Sujka jest inna. Że ona oczywiście ze swoich poglądów nie ma zamiaru rezygnować, tak jak Anna Maria Żukowska ze swoich. Ale nikogo nie obraża. I to właśnie chciałem Wam powiedzieć. Tu nastąpił te ten cud nie mniemany, czyli Krakowiacy i górale. Nie, to był cud prawdziwy, w kanale, w kanale zero, na żywo. Czworo gości nie pozabijało się, kiedy rozmawiali o aborcji. A przecież, i to na koniec, warto powiedzieć, że temat aborcji jest wiecznie żywy. To się nigdy nie kończy. I nigdy nie skończy, bo to jest sprawa graniczna. Dla niektórych aborcja to fundament prawa człowieka, fundament prawa kobiety do decydowania o sobie. Ja, wolny człowiek, decyduję o tym, czy urodzę dziecko, czy nie. Ja, wolny człowiek, nie jestem inkubatorem, nie jestem brzuchem do wynajęcia. Mam swoje prawo, prawo do godności, prawo do decydowania o sobie, i nikt mi nie może tego odebrać. Właściwie głosowanie nad tym jest oburzające, bo to jest fundament praw człowieka. Tak jak nikt nie mówi i nie chce głosować nad tym, że biali i czarni mają mieć takie same prawa, jak nikt nie głosuje nad tym, czy kobiety i mężczyźni mają mieć takie same prawa, tak nad tym również nie należy głosować. To mi się należy z przyrodzenia. Myślę, że dość dobrze streściłem ten punkt widzenia, ale dla innych to zupełnie inna kwestia. Równie ważna, fundamentalna, czyli zupełnie podstawowa: prawo do życia. Jakież ja mogę mieć inne prawa, jeśli nie prawo do życia? Jakież ja mogę mieć ważniejsze przywileje niż ten, że żyję? I jakie wy. Wy wszyscy dookoła macie prawo mnie tego życia pozbawić, jeśli niczego złego nie, nie zrobiłem. Jestem w końcu tylko małym, bezbronnym dzieckiem w łonie matki. I wy co? Rozczłonkujecie mnie, a później sieci i wyrzucicie na śmietnik? Pozbawicie mnie życia, bo tak chcecie? W imię wygody będziecie mordowali ludzi? Bo co? Bo takie dziecko jeszcze nie stanowi o sobie? Ha! A cóż to za argument? Zostawcie roczne dziecko na mrozie, niech sobie samo poradzi. Och, nie poradziło sobie. To co? To roczne dziecko można zabijać? Zresztą, dlaczego roczne dziecko? 80-letnia staruszka czy 85-letni staruszek też bardzo często są kompletnie bezradni. Zostawcie ich na mrozie. Zostawcie tych ludzi, którzy już Czas rozkwitu swoich sił mają za sobą. I co, i oni też zginą. To co, to będziemy teraz pozbywać się emerytów? Żeby nam było wygodniej, wykończmy staruchów, nie będzie problemu z Zusem. Nie będzie im trzeba płacić. Cała forsa dla nas. Celowo uskrajniam te stanowiska, by pokazać, że tutaj porozumienia nie będzie. Celowo je uskrajniam. Żeby pokazać, że emocje, które ta dyskusja budziła, budzi i budzić będzie, są na zawsze. Dam dwa przykłady: polski i amerykański. Polski wydawałoby się, że po 1993 roku, kiedy uchwalono ustawę antyaborcyjną z trzema przesłankami, tak już będzie na wiek wieków. Nikogo ta ustawa nie cieszyła, bo zwolennicy zakazu aborcji mówili, że trzeba jej zakazać na, naprawdę do końca, a nie dawać szukać jakichś wytrychów. A ci, którzy chcieli legalizacji aborcji, uważali, że to jest mordercze prawo, piekło kobiet. Jak pisał o zupełnie innej ustawy z lat 30. Yy, yy, Bojże Leński. Ustawa była z 32 roku na i Uchodziło za jedną z najliberalniejszych w ówczesnej Europie, ale nie czas teraz na wspominki historyczne. Chodzi mi o to, że ten temat w Polsce żył i jak się okazało, emocje budził zawsze. Zawsze do każdych wyborów lewica szła z postulatem, że ona zliberalizuje prawo aborcyjne, zezwoli kobietom na aborcję. W 2020 roku posłowie PiS doprowadzili wreszcie do tego, że Trybunał. Konstytucyjny zajął się sprawą aborcji i uchylił jedną z przesłanek, tę, w wyniku której można było terminować ciążę, pozbywać się dziecka, przerywać ciążę, jakkolwiek to nazwiecie, w sytuacji, gdy płód jest uszkodzony w stopniu poważnym i trwałym. Uznano, że to jest niezgodne z konstytucyjnym prawem do życia. Nie, nie jestem profesorem prawa, nie będę komentował tego wyroku, zwłaszcza, że i tak, jak wiecie doskonale, punkt widzenia zależy od światopoglądu, więc nie mam zamiaru mówić Wam, jak jest. Zresztą i tak macie swoje zdanie, zapewne, drodzy Państwo, na ten temat. Ale to jest Polska. Tysiące ludzi, które wyszły na ulicę po tym wyroku, pokazały, że sprawa aborcji budzi ogromne emocje. Ale czy wymyślicie, że to tylko w Polsce? Hello! Stany Zjednoczone. U nas prawo antyaborcyjne wprowadzono w 1993. Ha! W 1973 roku doszło do przełomowego w Ameryce wyroku Sądu Najwyższego. Tam nie ma trybunału konstytucyjnego, tę rolę pełni Sąd Najwyższy. W sprawie Roe versus Wade. Roe to pseudonim, pseudonim kobiety, która. Chciała usunąć ciążę. Nie pozwolono i na to doszło do procesu jednego, drugiego. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, bo tak to się wtedy w Stanach często dzieje, który wydał wyrok. W Ameryce taki wyrok ma moc obowiązującej wykładni prawa. Otóż Sąd Najwyższy uznał, że prawo do prywatności oraz prawo do osobistych wolności, które wynikają, wywiódł to czternastej poprawki do konstytucji amerykańskiej powodują, że każdy obywatel Stanów Zjednoczonych, obywatelka Stanów Zjednoczonych do końca trzeciego miesiąca pierwszego trymestru ciąży ma prawo do nieskrępowanej aborcji. I, uwaga, jest to prawo federalne, federalne, czyli obowiązujące na terenie całych Stanów Zjednoczonych i żaden stan nie może wprowadzać przepisów innych, nie może tego prawa ograniczać. Oczywiście drugi, trzeci trymestr są inne, no ale znowuż nie jesteśmy teraz na wykładzie, z, na seminarium z prawa amerykańskiego, ja nie jestem specjalistą od tego prawa. Tyle wiem. Co jeszcze wiem? Ano wiem, że w dwa lata temu, chciałem powiedzieć w roku ubiegłym, bo to było jakieś półtora roku temu, w 2022 roku, Sąd Najwyższy już w innym składzie uchylił tamten wyrok. Co się bowiem okazało? Sąd Najwyższy w innym składzie po 50, po 49 latach obowiązywania tego poprzedniego prawa uznał, że nie, że prawo do aborcji nie jest prawem gwarantowanym federalnie. Czyli w jednym stanie można aborcji całkowicie zakazać, w drugim można na nią zezwolić. Że to Stany, poszczególne Stany mogą o tym decydować. To bardzo ważna zmiana z perspektywy amerykańskiej, ale nie mówimy teraz o Ameryce. Mówimy o tym, że tam również temat aborcji był obecny przy okazji każdych wyborów prezydenckich, był obecny w wielu referendach, dyskusjach, próbach przeforsowania tego w prawodawstwie stanowym. Dlaczego? Cofnijmy się do tego, co już mówiłem. No, ten temat budził i będzie budził emocje. Mówiłem o tych emocjach. I wrócę do naszej debaty na sam koniec. Otóż ta debata pokazała, że emocje są prawdziwe. Pokazała, że temat jest tak dla wielu ludzi ważny, że żadna rozmowa nie zmieni naszego zdania. Ale pokazała też jedno: że możemy, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że umiemy to i potrafimy się słuchać. No, jeśli to nie jest optymistyczne, to ja nie wiem, co jest. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.